Dzień dobry. Kochani, dzisiaj znowu odcinek EZO, ale jakoś tak to do mnie przychodzi, że odcinki EZO się pojawiają. Wiem, że to lubicie, także nacieszcie się. Słuchajcie, może zacznę od tego, że wytłumaczę Wam się, skąd mi się wziął ten odcinek. Jak manifestujesz swoją boskość? Co to w ogóle znaczy, ta nasza boskość? To będzie taki odcinek, tak jak mówię, EZO, ale z drugiej strony też taki filozoficzny i myślę, że pokażę Wam różne rzeczy, o których nie wiedzieliście i nie patrzyliście prawdopodobnie na różne sprawy w taki sposób, w jaki zamierzam Wam to pokazać, więc myślę, że będzie inspirująco. Musimy wyjść od tego, że każdy z nas jest istotą boską. Każdy z nas posiada w sobie esencję źródła, boskiej energii źródła, boskiej świadomości, czyli tak zwaną duszę. I mimo, że nasze oczy są zwrócone na zewnątrz i patrzymy na to, co doświadczamy, czego doświadczamy poprzez nasze zmysły, czyli patrzymy na fizyczność, ja chciałam Wam trochę to odwrócić, dlatego że fizyczność jest efektem, jest manifestacją naszej boskości. To, czego doświadczacie w fizyczności, to jest drugi plan. To nie jest plan pierwszy, tylko to jest plan drugi. Plan pierwszy to jest duchowość, to, że jesteśmy istotami boskimi, rzeczywistość nieprzejawiona, a dopiero efektem jest rzeczywistość przejawiona. Bóg wyraża siebie poprzez swoje stworzenie i my dokładnie robimy to samo. My też wyrażamy siebie poprzez proces manifestacji. Więc czym jest ta nasza boskość? Jak ją w sobie rozpoznać? W jaki sposób odbywa się proces manifestowania tej boskości? Pokażę Wam to na takich dwóch wskaźnikach, a właściwie to jest jeden wskaźnik, który jest taki dychotomiczny. Ma dwie skrajności, pewne kontinuum, jako przykład. I pokażę Wam to też, w jaki sposób można na to zwracać uwagę w życiu i jak to wykorzystywać, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Więc popatrzymy sobie na naszą boskość, popatrzymy sobie na naszą wyjątkowość i unikalność. Myślę, że może być to bardzo fajny sposób na to, żeby popatrzeć na siebie i trochę wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, wyjątkowości, ale nie takiej płynącej z ego, tylko płynącej z duszy. Tym samym poprawić relacje z samym sobą i być dla siebie najzwyczajniej w świecie lepszymi osobami. Dodatkowo popatrzymy sobie na proces manifestacji trochę inaczej niż normalnie, bo my zazwyczaj podchodzimy do manifestacji jako do tego, co możemy sobie w życiu skreować, co możemy sobie mieć. Nie wiem, skreuję sobie relacje, fajną pracę, samochód, wycieczkę, pieniądze, różne rzeczy. A nie patrzymy o tym, jakby tak podchodzimy do manifestacji, a nie patrzymy na to w ten sposób, że my jako istoty duchowe siebie manifestujemy poprzez różne swoje zachowania, cechy osobowości, to co nam w duszy gra, jak mówimy, prawda? To co mamy w sercu, na zewnątrz, jakoś siebie prezentujemy światu. I to też jest proces manifestacji, więc takiemu procesowi manifestacji, kochani, się przyjrzymy. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, są tutaj po raz pierwszy, witam Was serdecznie, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem, zajmuję się również rozwojem duchowym, więc na tym kanale możecie znaleźć treści z tych trzech obszarów. A teraz zapraszam Was serdecznie na odcinek. Słuchajcie, zaczniemy od takiego umocowania Was w ogóle w paradygmacie, w którym będę prowadziła ten film. Kochani, słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, to ja Wam jeszcze nagram tak trochę w ostatniej chwili informacje odnośnie warsztatów ze mną. Dlatego, że też część z Was o to pyta, więc chciałam odpowiedzieć, że planuję zrobić warsztaty na przełomie września i października, więc to będzie mniej więcej ten okres, to będą warsztaty w Polsce. Będę na pewno wysyłała w newsletterze informacje na ten temat, ale możecie się w każdej chwili mnie dopytać. Na miarę macie tutaj w opisie do tego odcinka. To będą warsztaty pod tytułem W drodze do siebie, ponieważ uważam, że
relacja samego ze sobą, zresztą o tym też jest ten odcinek, jest podstawową i najważniejszą relacją, absolutnie wyjściową do wszelkich zmian w życiu i w ogóle rozwoju. Więc to są warsztaty zarówno dla tych osób, które chciałyby trochę podgonić pracę własną, więc na przykład dla moich klientów albo ludzi, którzy pracują z innymi psychologami, ale też dla tych, którzy chcieliby się rozkręcić i zacząć w to wejść głębiej. Zapewniam Was, że taka praca warsztatowa, praca z grupą osób, które czują podobnie jak Wy, w oczach których możecie się przejrzeć, zobaczyć swoje życie, bo tutaj w takiej pracy właśnie grupowej mamy możliwość zobaczyć, jak czują inni ludzie, co myślą inni ludzie w takiej bezpiecznej przestrzeni. Też nawiązać fajne więzi, fajne przyjaźnie. Wiem, że wielu z Was brakuje ludzi z takiego właśnie własnego plemienia, więc zdecydowanie będzie przestrzeń też na to. Do tej pory robiłam warsztaty tylko dla kobiet. Tutaj są warsztaty otwarte, więc mogą się zgłaszać również mężczyźni. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i tak jak mówię, będę informacji udzielać, jak już one się pojawią u mnie na stronie z detalami, gdzie to będzie konkretnie. Postaram się to zrobić w takim miejscu, żeby Wam było wygodnie dojechać z różnych miejsc w Europie czy w Polsce. Więc kochani, serdecznie zapraszam. No i tutaj dodam, słuchajcie, chociaż myślę, że to chyba jest oczywiste, że będzie zarówno trochę teorii, ale będzie na pewno dużo praktyki. Więc na pewno wrócicie do domu z bardzo konkretnymi narzędziami do pracy. Będzie też na pewno EZO, dlatego że ja lubię różne metody pracy łączyć, pracy z podświadomością zdecydowanie, ale w ogóle też rozpisania wszystkiego na system czakrowy, energię i tak dalej. Będziemy sobie mówić i o innych wcieleniach i o tym w ogóle, jak z tymi tematami pracować. Nasze myślenie zazwyczaj o sobie wygląda w ten sposób, że jestem jakiś ja, na przykład Iza, i ja mam duszę. No i mogę być w relacji z tą duszą, takiej albo innej, lepszej, gorszej. Mam jakieś pojęcie na temat tego, kim jest ta dusza, co ona mi robi, na co wpływa. Jakby czasem ją dopuszczam do wpływu na moje życie, czasem nie, czasem z nią rozmawiam, czasem nie. Kontaktuję się z nią, albo w ogóle mam świadomość tego, że ona istnieje, albo że nie mam, czasem w nią w ogóle nawet nie wierzę. W ten taki element mojego systemu, bo ja nazywam człowieka jednak systemem energetycznym, element mojego systemu energetycznego, który jest albo nie ma, nie wiadomo w ogóle jak się do niego odnosić, niby jest, niby on zostaje po śmierci, więc może jednak warto mieć z nim jakąś relację. Tak, to może tak wyglądać. Może wyglądać też tak, że no dobra, jakoś tam po drodze już zaczynam wierzyć w to, że może ja to jest bardziej to. I tu już się zbliżamy do tego, o czym ja bym chciała powiedzieć, czyli że ja nie jestem ego, nie jestem człowiekiem, tylko jestem istotą duchową, która jest w doświadczeniu bycia człowiekiem. Więc to nie jest tak, że ja mam duszę, tylko bardziej ta dusza ma nas. Niektórzy na przykład pokazują to w taki sposób, tylko tutaj już wchodzimy w tematy związane w ogóle z różnymi wymiarami, że to nie jest tak, że ta dusza jest w naszym wnętrzu, oznacza, że nas w środku, bo my tak patrzymy z perspektywy rzeczywistości trójwymiarowej, że jest w środku w nas dusza i my musimy zajrzeć do naszego środka, ale paradoksalnie, słuchajcie, nasz środek jest tam. To jest ciekawe, nie? Że my nie mamy, że to nie jest tak, że my mamy duszę w środku, tylko bardziej to my jesteśmy w duszy, ponieważ dusza wyprojektowuje materię z siebie. Tak mówiąc trochę pokrętnie, ale tak to właściwie wygląda, że ta materia jest produktem tego, co wydarza się na poziomie duchowym, więc kiedyś pamiętam, słyszałam parę razy takie sformułowanie, że jak człowiek wkracza na ścieżkę rozwoju duchowego, to powinien de facto odpamiętać wszystkie rzeczy, których się nauczył, oduczyć się tego wszystkiego, po prostu sobie kompletnie zresetować głowę. Bo te prawdy, które stawały się naszym udziałem, których byliśmy uczeni w szkole, w środowisku, gdzieś tam w społeczeństwie, w rodzinach, no to są zupełnie inne, czy na lekcjach religii na przykład, albo w kościele. No to wygląda to po prostu zupełnie inaczej. Wcale to nie jest tak, że to wygląda, nie wiem, źle, albo gorzej dla nas na tym wychodzimy. Jakby w ogóle nie ma takiej rozmowy, nie ma takiego paradygmatu dobry, zły, tylko po prostu wygląda to zupełnie inaczej. Więc jakby pierwszym punktem tutaj jest to, też Wam to często powtarzam, gdzie ja lokalizuję swoją jaźń. Czy ja lokalizuję swoją jaźń w ego, człowieku, w Izy, która dopiero ma duszę, która jest jedną z moich wielu warstw,
Czy to jest bardziej tak, że ja jestem istotą duchową, czyli jestem duszą i jestem w podróży takim aktorem, który się wciela wiele razy w różne życia, czyli po prostu gra w różnych filmach i akurat w tym momencie jest Izą. Ma sobie jakiś pomysł, co by chciał przez to wcielenie zrealizować, jakiś pomysł na to wcielenie. Pomysł z perspektywy dłuższej podróży duchowej tej istoty, która się wcielała w różnych miejscach, na tej planecie też wiele razy, w różnych historiach, w różnych sytuacjach, w różnych płciach, okolicznościach i tak dalej. I akurat teraz jest w takim momencie, że doświadcza bycia Izą z różnymi kompetencjami, jakie ta Iza, czy jakiś tam Zenek, Krzysiek, Piotrek, Marysia, Monika, Kasia ma. I co ciekawe, my jako istota duchowa też mamy różne osobowości. Jakby to nie jest tak, że te dusze to są w ogóle jakieś takie, wiecie, nudne, wszystkie takie same, jakieś tam energie, w ogóle nie wiadomo jakie. Właśnie, że o to chodzi, że nie. Ja wam powiem, że ja zaczęłam ludziom powtarzać to, że dużo bardziej są połączeni ze swoją duszą i dużo bardziej siebie sami czują swoją esencję, niż w ogóle im się to wydaje. Jest bardzo dużo różnych powiedzeń w naszym języku, które odwołują się do tego, żeby właśnie być w połączeniu ze swoją duszą. Mówimy na przykład o tym, co nam w duszy gra. Ja wam, słuchajcie, przeczytam. A co mi szkodzi tak naprawdę? Takie cytaty z duszą, żebyście zobaczyli, że w naszym... Bo tak jak powiedziałam, to będzie taki refleksyjny odcinek. Tutaj ja się nie będę jak z karabinu wypluwać z jakiejś wiedzy, tylko bardziej chcę was właśnie uruchomić, zainspirować, pokazać wam trochę inną perspektywę. A też to mówię wiele razy, że zmiany perspektywy to jest rozwój świadomości. Bo wymiary to są różne perspektywy. Więc jak potrafimy zajmować różne perspektywy, no to tym samym ćwiczymy sobie mięsień, jakim jest świadomość. Najważniejsze spotkania odbywają się w duszy, na długo przed tym, nim spotkają się ciała. Paulo Coelho, 11 minut. Jakoś my to czujemy, prawda? Jakoś ta dusza intuicyjnie, my wiemy, że ta dusza to jest jakaś nasza esencja, to jest jakieś takie miejsce w nas, gdzie my jesteśmy najbardziej prawdziwi, najbardziej prawdziwi, tacy najbardziej czujący, wrażliwi. Rozbierz się, zdejmij wszystko, zdejmij skórę. Teraz chcę twojej duszy. Krystyna Kofta, Ciało niczyje. Jakie to jest piękne, kiedy ktoś chce doświadczyć naszej duszy. To jest tak, jakby chciał dokładnie zanurzyć się w naszej esencji, czyli poczuć coś, co jest najbardziej nami. Nie kocham cię wcale, tylko moja dusza jakaś taka smutna, kiedy przechodzisz obok obojętnie. Krzysztof Kamil Baczyński. Znowu ta dusza, prawda? Jako ośrodek czucia, jako ośrodek takiej autentyczności, jakiejś takiej prawdy o nas. Chciałam, żebyście to dokładnie z tymi cytatami poczuli. Więc jesteśmy istotami duchowymi, bo dusza jest naszą esencją. To jest to miejsce, gdzie jesteśmy najbardziej zagęszczeni, w sensie jako jakość. Jesteśmy istotami duchowymi, które odbywają w tej chwili podróż ziemską. No i teraz mamy różne pomysły na to, jak ta podróż ziemska ma wyglądać. Mamy wolną wolę, z której możemy dowoli korzystać i nikt nie ma prawa nam jej odebrać. Jednakże my sami możemy sobie tą wolną wolę ograniczyć. Ograniczyć w różny sposób, nakładając na siebie różne blokady pod tytułem obietnice, przysięgi, kontrakty, ślubowania itd., itd. Za każdym razem, kiedy coś obiecujecie, że czegoś nie będziecie robili, no to tym samym sami sobie ograniczacie swój wolny wybór. Ale z założenia mamy absolutnie 100% wolnej woli dostępności do wszystkich dóbr i do wszystkich form manifestacji właśnie naszej boskości, tego, kim jesteśmy na głębokim poziomie. Kolejny punkt. Nikt, w tym również Bóg, nas nie osądza i nie ocenia. Nie ma tak naprawdę prawa nikt nas osądzać i oceniać. Bo każda istota, każdy przejaw boskiej świadomości, który sobie śmiga po tym wszechświecie i innych wszechświatach również, ma takie samo prawo doświadczania siebie samego jako istoty boskiej, jako przejawu boskości. Wszystkie istoty, które istnieją, są jakąś formą boskiej świadomości. To zwracam wam na to uwagę. I wszystkie mają te same prawa. I jakby my wzajemnie nie powinniśmy siebie oceniać, bo każdy z nas po prostu się bawi w tą zabawę zwaną życiem, w tym wymiarze, w innych wymiarach i tak dalej. Więc jakby nikt nie ma prawa nas
oceniać ani osądzać, natomiast prawa kosmiczne, które mają miejsce, na przykład takie jak prawo karmy, to są prawa, które są bardziej na zasadzie mechaniki, bo to jest wyrównywanie potencjałów energetycznych. Ta karma was nie osądza ani nie ocenia. Karma po prostu balansuje. To jest tak jak dźwignia, wiecie, dźwignia jak, nie wiem, jak huśtawka, jak naciśniecie w tą stronę, albo gumka. Jak pociągniecie tak, to gumka was nie oceni, żeby wam oddać i was uderzyć, prawda? To jakby to się nie bierze ze złej intencji, ze złej oceny, że wy coś zrobiliście źle, albo grabie, na które nadepniecie. Po prostu to jest mechanika. Tak samo jest z karmą i z prawami kosmicznymi. To są prawa, które są wpisane w naturę wszechświata i one po prostu same w sobie regulują to wszystko, tak jak cykle w przyrodzie. To na tej zasadzie działa. Ludzie przypisują temu ocenę, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. To według mnie nawiązuje właśnie do prawa karmy. Żebyśmy my nie robili czegoś, żeby nam ta gumka nie oddała. Nie nadeptuj na grabie, to nie dostaniesz w głowę. To jest na tej zasadzie. Tylko my patrzymy na to z perspektywy takiego ludzkiego umysłu i ludzkiego rozumowania, ale to tak nie wygląda. Jak sobie to odczarujecie, zdejmiecie z tego tą ludzkość, to nagle to się robi znacznie prostsze i nie takie brutalne. Trochę też swoją drogą takie obojętne, bym powiedziała, bo ten element tego dramatyzmu ludzkiego tutaj dodaje tego, że my jesteśmy tacy przyzwyczajeni, żeby być w takich toksycznych relacjach i nam się wydaje, że my jesteśmy w toksycznej relacji z Bogiem, który nas nagradza, karze i tak dalej, albo ze wszechświatem, z karmą, która cię dopada. Tu nie ma takiego, słuchajcie, dramatyzmu, to jest mechanika. Dlatego ja wam mówię, że duchowość jest technologią, bo to jest po prostu na normalnie świecie fizyka, no nie wiem, kwantowa fizyka, jakakolwiek fizyka, dynamika, to się wszystko da w ten sposób wyjaśnić. Kolejny punkcik jest taki, że dusza inkarnując na Ziemi jakby dała sobie pewne narzędzia, cechy, talenty, wzorce do tego, w jaki sposób siebie samą przejawiać, manifestować swoją boskość. Doświadczać swojej własnej boskości, bo jakby dusza nie może doświadczyć tego, jaka jest wspaniała, jaki ma ogromny, piękny, boski potencjał, tak jak i sam Bóg też. Żeby siebie doświadczyć i kiedy zapytał siebie, kim jest i chciał siebie sam rozpoznać, zaczął rozpoznawać siebie poprzez swoje stworzenie, więc nastąpiła ta cała eksplozja, z której wyłonił się cały wszechświat, czy wszystkie inne wszechświaty, wszystkie inne rzeczywistości. Cały czas prawdopodobnie się wyłaniają i będą się wyłaniać bez końca, bo jakby ta potęga i ta boskość była nieskończona, a my po prostu jesteśmy jedną jakąś częścią tej boskości, ale ta zasada do nas również się odnosi. Ja kiedyś używałam też takiego porównania, że jest ocean, jest szklanka wody z tego oceanu. Szklanka wody z oceanu ma takie same cechy jak sam ocean, tak? Przewodzi wodę, ma trzy stany przewodzi prąd, ma trzy stany skupienia, jest słona, są tam różne bakterie i tak dalej. Podobnie się zachowuje. I my mamy tak samo. My jesteśmy kroplą boskiej świadomości, ale z tego całego oceanu, ale my mamy takie same cechy. Więc tak jak Bóg wyraża siebie i doświadcza siebie poprzez swoje stworzenie, tak samo my też wyrażamy i doświadczamy siebie poprzez to, co manifestujemy na zewnątrz, nasze stworzenie. Więc na przykład nie byłoby możliwe, żeby siebie doświadczyć, gdybyśmy byli kompletnie sami i całe życie spędzili, nie wiem, w białym pokoju na przykład, prawda? Gdzie nie byłoby niczego, w czym moglibyśmy się przejrzeć, niczego z czym, ani nikogo, z kim moglibyśmy wejść w jakiekolwiek relacje, żeby siebie samego rozpoznać. Tutaj intencją i ideą tego odcinka jest to, że my mamy rozpoznawać swoją boskość konkretnie. Na czym polega moja boskość? Jaką ja jestem istotą jako dusza? Jaką ja jestem istotą jako dusza? I w jaki sposób ja mogę siebie rozpoznać, swoją duszę w tym stworzeniu, które wokół mnie się pojawia? Więc tak jak mówiłam wam na początku, my mamy jakieś cechy jako dusze. Dusze są różne. To nie jest tak, że wszystkie są jakby takie same. Mają różne kompetencje, ale też mogą różne kompetencje chcieć wyrazić akurat w tym konkretnym wcieleniu. Więc to wszystko jest spójne ze sobą. Jest jakaś lekcja na to wcielenie, jest jakiś cel tego wcielenia, można powiedzieć. My coś mamy zrealizować, jakieś cele są tego wcielenia i w związku z tym my mamy jakieś
dary na przykład dodatkowe boskie, albo jakieś talenty, które w jednych wcieleniach się pojawiają, w innych się nie pojawiają. Mamy tak zwaną główną czakrę manifestowania, czyli z tych 7 czakr jedna czakra staje się naszą główną czakrą i ona pokazuje, jakby przez nią idzie to nasze światło wewnętrzne, czyli manifestujemy swoją boskość. Słuchajcie, ja przejdę do przykładów, to Wam będzie to łatwiej zrozumieć. Ważny punkt może, warto o nim powiedzieć, że dobrobyt jest naturalną konsekwencją bycia na swojej ścieżce i bycia w harmonii ze swoją duszą i bycia połączonym i dokładnie wyrażania tej duszy, czyli robienia tego, co mamy robić, mówiąc w skrócie. Kolejny ciekawy punkcik jest taki, słuchajcie, że my, dusza sobie coś zakłada, jakieś doświadczenia na to wcielenie, jakąś lekcję i teraz możemy doświadczać tego, co dusza chciała, tego obszaru, na przykład obszaru relacji albo obszaru finansów, albo obszaru, nie wiem, kontaktu z mocą własną, albo jakichś innych rzeczy, my możemy doświadczać, bo to są takie proste hasła. My możemy tego doświadczać w pozytywie albo w negatywie. To jest bardzo ciekawe i jak się chwilę nad tym zastanowicie, zatrzymacie, to patrzcie, ile tutaj się w tym mieści, jakie to jest pojemne hasło. Czyli na przykład, jeżeli moją lekcją, no to wcielenie jest relacja z pieniędzmi konkretnie, albo z bogactwem, albo bogactwem wyrażanym w różny sposób, albo konkretnie z pieniędzmi, to ja mogę tego doświadczać w pozytywie, ale mogę tego doświadczać w negatywie. I ja Wam powiem coś, kochani, duszy jest wszystko jedno. To znaczy jakby na poziomie duchowym to nie ma znaczenia, czy Wy będziecie tego doświadczać w pozytywie, czy w negatywie, bo tak jak Wam wielokrotnie powtarzałam, nie ma dobry, zły w duchowości. Liczy się tylko doświadczenie. Więc z perspektywy duchowej to jest wszystko jedno. Wy możecie zrealizować tak samo dobrze cel, jaki sobie postawiliście na planie duchowym, na to wcielenie, w momencie, kiedy będziecie super biedni i będziecie się non-stop tachać z kasą, czy będziecie obrastali w bogactwo i będziecie się cieszyć i enjoyować tym, co mogą dać Wam pieniądze. Co, to idzie z duszy, ale jak, to już zależy od Was. Też nagrywałam kiedyś taki odcinek pod tytułem Przeznaczenie czy wolna wola, żeby rozdzielić, bo czasami trudno nam jest się w tym zorientować, nawet mówimy tak, że to w końcu nasze życie jest napisane odgórnie, czy ja mam na wszystko wpływ, jak to w ogóle wygląda. I tam się w tym filmie się z tego rozliczam, więc jeżeli chcecie pogłębić ten temat, no to zapraszam Was do tego filmu. Myślę sobie, że takim jednym z najprostszych sposobów, tak na dzień dobry, jak chcecie sobie popatrzeć na siebie samych, jak manifestujecie swoją boskość, to jest spojrzenie na to, czy manifestujecie siebie poprzez podobieństwo czy kontrast. O co tutaj chodzi? Jak sobie pomyślicie o tym, jacy jesteście, a często najlepiej czuliśmy siebie i to, kim jesteśmy w dzieciństwie, zanim nam sprano głowę i wgrano nam całą masę różnych programów, notabene niestety z częścią programów się już urodziliśmy, przynieśliśmy je z poprzednich wcieleń, ale też weszliśmy w pewne rody, gdzie też już były zapisy z różnymi negatywnymi programami, więc to nie jest tak, słuchajcie, że wiecie, że to tylko rodzice i tak dalej, bo to idzie na poziomie również takim dziedziczenia genów, tak zwanych genach, już od momentu połączenia się komórki jajowej z plemnikiem i tak dalej, weszliśmy po prostu w całe te umocowania rodów, te wszystkie rodowe, energetyczne tematy kraju, nacji i tak dalej. Ale sądzę, że dla wielu z nas tym momentem, kiedy czuliśmy najbardziej swoją boskość, bez tego elementu oceniania siebie, wartościowania siebie, tylko po prostu braliśmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo to o to chodzi, to było wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Jeżeli mówimy o tym, że my manifestujemy siebie poprzez kontrast, to wtedy będzie to oznaczało, że do naszych zdolności, do naszych predyspozycji, do naszej boskości, jaką mamy, do naszych unikalnych boskich darów, potrzebujemy ludzi, którzy będą nawet nie gorsi od nas, ale tacy, z którymi my się skontrastujemy. Ja, słuchajcie, to będzie pierwszy przykład. Ja manifestuję siebie poprzez kontrast. W różny sposób to się w życiu pokazuje.
I różne ma to konsekwencje. I ja Wam oczywiście też powiem, jakie to ma konsekwencje. Czy manifestujecie siebie poprzez podobieństwo, czy manifestujecie siebie poprzez kontrast? Kochani, teraz znowu, tradycyjnie, żeby ten odcinek nie był za długi i Was nie zniechęcił na dzień dobry, a też żeby odciął te osoby, które tak po prostu chciały sobie troszkę pooglądać od tych, które naprawdę chcą przysiąść nad tym odcinkiem i dowiedzieć się więcej i pogrzebać głębiej, to jeżeli chcecie oglądać dalej, to Was zapraszam do kliknięcia w link, który się znajduje w opisie tego filmu, który Was przekieruje do mnie na stronę, gdzie jest pełna wersja tego odcinka. Będziecie mogli sobie zobaczyć wszystko jak w telewizorze. A tym z Was, którym to wystarczy, dziękuję bardzo. Jak się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie robicie. I co? No widzimy się następnym razem. Buziaczki, na razie.